dzisiejszym przeprowadzamy zawodnikom test FMS. Jest to test ćwiczeń funkcjonalnych, który wykorzystujemy później w celu przygotowania treningów profilaktycznych i motorycznych. Jest to metoda, która ocenia mobilność i stabilność funkcjonalną naszych piłkarzy. I no, na jej podstawie dopasowujemy ćwiczenia. Głównym celem tych testów jest to, aby przygotować ćwiczenia korekcyjne w celu unikania urazów w trakcie sezonu. My bardzo dobrze przygotowaliśmy. Mieliśmy 4 sparinga, tam wszystko było, żeby oglądać, jakie minusy my mamy, zespół, jakie plusy my mamy. I trener wszystko wyjaśnił nam, co, jak trzeba zrobić na boisku. To FMS testy jest bardzo dobrze, żeby wyjaśnić, kto jest przygotowany, kto nie jest przygotowany. I w niedzielę mamy mecz, bardzo ważny pierwszy mecz. I będziemy wszystko robić, żeby wygrać ten mecz.